Najwięcej, bo aż o 30 łóżek uszczuplony zostanie oddział wewnętrzny. Te zmiany już są wprowadzane, a robimy to dlatego, że z jednej strony musimy odzwierciedlić stan realny, jaki mamy w szpitalu. Nie oznacza to zawsze faktycznego zmniejszenia liczby łóżek, ponieważ na przykład na oddziale internistycznym liczba łóżek dostępna dla pacjentów nie ulega zmianie, faktyczna liczba, mimo tego, że w rejestrze wojewody to ograniczenie jest dość znaczne. Rzeczniczka szpitala dodaje, że placówka chce poprawić również standard obsługi pacjentów. Mniej łóżek w salach oznacza też bardziej komfortowy pobyt, większą intymność. No oczywiście nie da się ukryć, że są to zmiany, które są odpowiedzią również na regulacje dotyczące norm zatrudnienia personelu pielęgniarskiego na oddziałach. Naszym zdaniem te regulacje nieprawidłowo uwzględniają liczbę pacjentów leczonych na oddziale i odnoszą się wyłącznie do całościowej liczby łóżek, a przecież to nie o łóżka, ale o pacjentów dbają nasi lekarze i pielęgniarki. Problem niewystarczającej liczby personelu dotknął choć mniej niż inne lecznice w kraju, również i lubiński szpital RCZ. Anna Szewczuk-Łebska zapewnia jednak, że redukcji łóżek pacjenci nie odczują, ponieważ dostępność do usług nie zostanie w żaden sposób ograniczona, a kolejki do świadczeń i czas oczekiwania nie będą wydłużone.